Legię na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Jeśli chciał oszczędzić w tym spotkaniu troszkę pomijanego, uwaga, bo teraz tak szansa, Prożek, kapitalne uderzenie i Wisła Kraków remisuje. Setna minuta gry właśnie się rozpoczęła. Udowadniał w przeszłości gracz, który żegna się z Wisłą, że jest prawdziwym katem Lecha. Dzisiaj 23 mecz i 12 trafienie Pawła Brożka, ale zrzedły miny piłkarzom Lecha. Natomiast Wisła tym remisem jeszcze daje sobie dzień nadziei na szansę, bo jeśli wygrałaby spotkanie na stadionie w Zabrzu, a Wisła Płock także pokonana zostanie w Białymstoku, to jednak jeszcze krakowianie w europejskich pucharach mogą w nowym sezonie zaistnieć. Jeszcze czekam z niecierpliwością na powtórkę. Mam nadzieję, że tej wielkiej radości VAR nie odbierze Pawłowi Brożkowi. Dzień pierwszy gol w sezonie, 36. kolejka. No to do niego wręcz nie pasuje, ale życie to...